Bo i my byliśmy kiedyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. W XIX wieku misjonarz Robert Moffat spędził 50 lat pośród ludu Bantu w Afryce. Jego doświadczenie jako farmera, ogrodnika, stolarza i kowala pomogło mu nawiązać kontakt z miejscowymi. Głównym celem misji tego człowieka było przekazanie im dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie Panu oraz przetłumaczenie Biblii na ich ojczysty język. Pewnego dnia jeden z tubylców przyszedł do Roberta i zapytał, czy ludzie, którzy pisali Nowy Testament, znali lud Bantu? Nieco zaskoczony misjonarz, odpowiadając, zapytał, dlaczego mnie o to pytasz? Widzisz, odpowiedział miejscowy, wszystkie nasze złe uczynki i zachowania są wymienione w tej księdze. Zupełnie tak, jakby oni nas znali. Po tej rozmowie misjonarz mógł opowiedzieć im jeszcze więcej o konieczności nawrócenia. Niedługo potem wiele osób z ludu Bantu zawróciło w swoim życiu do Boga. Nawrócili się przez wyznanie Panu Jezusowi Chrystusowi swoich grzechów i uwierzyli, że On musiał również za ich grzechy umrzeć na krzyżu Golgoty. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset.